Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i mamy Blood Moona, a oto i Terraria. Dzisiejszy cel... No właśnie, jestem Manonio, siostra, a dzisiejszy cel to w końcu dopiąć swego. Siostra, miałaś się budować drewnem. Tu tego podziewie jest na dole, zobacz to. Siostra, idź gdzieś na bok, proszę, budować się drewnem. Bo musimy łowić, ale tak, żeby nikt nie zginął, żeby to się nie znikało. W sensie, żeby ktoś nie zginął. No właśnie, się zaczyna. Ktoś musi po prostu tu sterczeć, nie walczyć nic, tylko musi po prostu żyć, żeby to się nie znikało się. Dobrze, ja przed takie tłuszcze zjawy. No, a ja o tym na początku, siostra, mówiłem. Chcę w końcu poznać tajniki łowienia w Blood Moonie, ale musi być jeden gracz, który nie będzie ginął, żeby po prostu to nigdy nie znikało, jak reszta będzie umierać. Całe szczęście nowy samon nieźle się sprawdza w tych zadaniach, poza tym, że już prawie padłem, mimo wszystko. Więc wypadł do piekła, jak ten cudany. Blood Moon jest jakiś gorszy, mi się wydaje, niż poprzednie. Możliwe. Ale wiesz, poprzednie też mogłeś spędzać w wiosce. I no, mamy też. Bucket of Charm, nieźle. Ale no niestety, to nie jest chyba to, czego szukałem. Tak więc, ktoś ale nie stój na platformie. Siostra, nie stój na platformie, bo nie mogę do ciebie dojść. Stań tam wyżej. Czyli gdzie? Czyli patrz, czyli tu, na tych klockach. I obudujmy się. Generalnie powinniśmy być tutaj full bezpiecznie. Teraz w tym miejscu, nic do nas nie powinno dochodzić. Tak, ale z wody wyskakuje. Dlatego... No tak, i się zabuduj tak, żebyś była cała obudowana klockami. Ale nie, nic nie powinno wam wbić tutaj do tego. Manon, ty nie rozumiesz, z wody tutaj... wypadają potwory tutaj. Bardzo groźne. Naprawdę jest ich dużo. Po prostu można wyłowić potwora. I on jest niebezpieczny. No, wiem chyba którego. Dwa są. Dwa? A tak, wiem. Widziałem już też, jak wygląda na wiki ten drugi. No, ja akurat odkryłem oba samemu. Nie miałem jeszcze okazji zobaczyć tego... I dobra, żeby nie było, rzucam trzy razy to, co złapałem, czyli wzmacniajkę łowienia, może dzięki temu łatwiej będzie wyłowić te potężne istoty. Takie rzuty starczałem na 10 wyłowień. Skrzynia, serio? Dobra, chyba jednak na mniej niż 10. Chyba na jedno wystarczy. Zresztą nie wiem. W międzyczasie mógłbym tutaj ogarnąć, jak to zrobić, żeby ładnie wyglądało. Możesz. Bo wiesz, to najważniejsze, żeby tutaj było takie jeziorko, żeby właśnie można było sobie połowić. Okej, okay. Wiesz, najważniejszym aspektem tak jest to, żebyśmy w końcu zdobyli nagrody za łowienie w Blood Moonie, których nie mam jeszcze żadnych poza... No... Bucket of Charm, inaczej mówiąc, kubeł jakiś tam pomyć czy czegoś tego typu, który swoją drogą jest nawiązaniem po części do SpongeBoba Kanciastoportego. Nawet w opisie jest napis tylko plankton. No więc no. Żeby nie jestem jakimś wielkim fanem, no ale trochę orientuję. No to jest właśnie jeden z tych dwóch potworów, Zombie Merman. Może z niego wypaść coś fajnego ponoć. Padło coś? Nope. Tylko hajsy. I standardowo. Pewnie znowu nic nie zdobędziemy. Ostatnio ty się bawisz wędką. Były delikatnie zarzuty. No, o Jezu, nie, nie, nie. Won mi z tym. I mamy drugiego potworka. Serio, ty tego nie lubisz. No. Ja przy tym, ja nie umiem unikać za bardzo. No niedobre jest gościu, niedobre. Złe, niedobre oko. Obuduj się i daj swojemu minionowi to zrobić. Chyba będę musiał. Nawet siostra nie jest bezpieczna. No by się nie obudowała całkowicie. Ale cóż, spróbuję nie umrzeć, może coś z tego w końcu wypadnie w nagrodę. A, spokojnie i... nic. Blood Moon zaraz się skończy. To jest niepocieszające. Znowu nie poznamy tajemnic złowienia. No dobra, w takim też wypadku... Trzeba będzie przygotować parę ognisk, mikstury i lecimy na mojego Nemezis chyba. Żeracza światów. Żeby nie było, tym razem podchodzimy do niego do walki na powierzchni, będzie łatwiej tego unikać dziadostwa. A mikstury uspokajające mamy, żeby nas nie otoczyły z żeracze dusz, więc no, będzie dobrze. Co, mamy jakie miksturki? Uspokajające, przecież ci o nich już mówiłem. Gdzie to wyłowiłem? Kiedy? Serio? Ja tego nawet nie zauważyłem, że to... Do jednego hita się schodzi. Do tego czegoś. No, ja nie. Może to jest kwestia HP.
Ile masz max HP tak swoją drogą? Ja? No nie, doma na niego to było. Wiesz, tam 9 jest tego, po pierwsze czerwona drużyna, po drugie mam 9 life krystali tam w naszej skrytce. A, dobrze mówisz. Ale nie, jeżeli wszystkich podzielę tak mniej więcej porówno między siebie a siostry, okej? Okay? Boże, znaczy, no nawet nie wziąłem. Tu. A nie, tylko mówię, że po prostu mamy, żebyś podzielił to jakoś sensownie, żebyście mieli więcej HP. Ja mam 400, wy macie jeszcze, jak zauważyłem, dosyć mało. 140. Dobra. Nie ma co już chyba łowić. Radomont, jak mówiłem, to się skończy, a i tak. Mam dosyć tego łowienia na obecny moment, bo mi to wkurza. O, duch. Jakiś cmentarz jeszcze stoi. No to nie duch, powiem ci ten. Jak się doktoryzowałem, to duchy generalnie, jeśli masz więcej niż na ciebie, czyli więcej niż jeden nagrobek w ekwipunku, to jest jakaś tam szansa, że właśnie duch ci przyjdzie. Bo masz jego grób. Ala, taka historia i kanibry. Okej. Okay. Ty jesteś lepszy w terrarii ode mnie. W sensie, no po prostu chciałem znaleźć NPC-tów nowych na Wikipedii, nie na Wikipedii, tylko po prostu na Wiki Terrarii. I sobie popatrzeć po prostu, co kto lubi, jaki biom i tak dalej. No i zasiedziałem się trochę. A wiem, w końcu jesteś nasz Bob budowniczy, więc powinieneś mieć wszystko o NPC-ach. Też, ja ci powiem, że ja nie mogę się doczekać, aż będziemy mieli cyborga. I jak będziemy mieli cyborga, to od razu będzie miał przygotowany cmentarz, bo wiem, co jest. Ma zarąbistą rzecz, którą można u niego kupić, jak właśnie na cmentarzu występuje. Prawdopodobnie wiem, o co chodzi, bo niestety, jak mówiłem, jakiś sąsiad, chyba jakoś tak, czy jakoś, nie pamiętam, jak się nazywa, ale taki gość jakiś tajemniczy na Facebooku mi napisał dużo spoilerów. Na kierowniku wspominałem, jak on się nazywa, teraz już nie pamiętam jaki, nawet nie chcę mi się sprawdzać. Więc no. Więc ja niestety znam prawie wszystko. Łącznie z tym, przez jakie piekło będziemy przechodzić w hardmodzie, walcząc z jednym z bossów. No, to koniec. Tak więc teraz tylko trzeba przygotować kilka ognisk i zestaw miksturek podstawowych dla wszystkich i możemy lecieć. Dobra. To robię. Ty siostrę mi dasz radę miksturek przygotować. Wie o ogniskach. Dobra. I taka jeszcze delikatna prośba, przygotujcie się dobrze na tą bitwę. Nie chcę wyjść na kogoś, kto 4 razy walczy z tym dziadem i 4 razy przegrywa. Dobra, 5 razy. 5 razy, bo pierwszy raz to był taki trochę nieudany. To jest okej. To chodzi o to, żebyś ty nie zginął w sumie. No, najlepiej, żeby nikt nie umarł, ale... Dobra. To teraz tak, na walkę z nim Ancient Chisel nie będzie mi potrzebny. Ja spokojnie jakoś to ogarniemy, już nie mam taką nadzieję. Jak ci robiło ogniska? 5 pochodni i trochę drewna. Nie jest trudne, dasz radę, wierzę w ciebie. Ale które Dobra. Wieże? Zamkowe? Oczywiście, jakie inne. Aha, dobra, zobaczmy jakie mamy mikstury. Hornsy są. Żeby nie było, siostra, zbieram wszystkie mikstury, które będziemy potrzebowali tam ogólnie mieć ze sobą. I będę je u siebie na razie gromadził. Okej, okay. To wystarczy. Co by tam jeszcze wziąć, tak szczerze? Pięknie ile Ja na pewno bym polecał granaty albo ten. Coś mocnego, po prostu obszarowego, bo wiadomo, będziemy wtedy rozwalać więcej segmentów. Ja mam bicza na szczęście, ale to jest kwestia na trochę później, na razie muszę przygotować mikstury. Jak na razie mamy Iron Skiny, mamy Calming, mamy Thornsy i mamy Swiftnessy. Jeszcze regeneracja na pewno i jeszcze te z Armored Cavefish. Tylko, że niestety mam tylko 2 Cavefisha, więc ktoś będzie musiał bez tego się obyć. Bez czego? Dodatkowych 10% redukcji obrażeń. No, że 10 mniej ci biją. Halo, siostra. Żyjesz tam? No, żyję! Co nie odpowiadasz na moje mordzenie? Chciałam przecież. Dobra. Ile mam tych butelek? 394, to chyba szybko nie zużyjemy, więc jest dobrze. Teraz tak, na regenerację był potrzebny 1 Diebloom i 1 grzyb. To już akurat pamiętam. Teraz to musiałem ostatnio gotować.
Co tam było w chłodnika? Grzyb. Ja bym się z tobą rozprawić? Przepraszam bardzo, gdzie ty jesteś? Leci w piernicz. No, to jest wyższa konieczność. Dobra. Dobra, idę kupić granat. Ale ja tego nie piję. Wyjdę na kanibala. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Trzy regeneracje są? Właśnie. Gdzieś tu mówiłeś, że są serducha. W beczce tej naszej. A, w beczce. Dobra. Jest ich 9, rozdziel w miarę porówno, chociaż wiesz, żeby potem nie było, że faworyzuje kogoś nad kogoś innego. Dobra. Siostra, ile ty masz HP? 130. 100 ile? 140. 40. Dobra. Blinkuty, dobra. I chyba będziemy mieli już ogólnie wszystko, jak już zbiorę te... Znaczy, ugotuję mikstury ostatnie, czyli właśnie z Cave Fish. Niestety tylko dwie, jak mówiłem, więc kto najlepiej umie unikać? Ty i Manoni. Masz sister. Dzięki. No dobra, może tak. Może w sumie ten, kto ma największą odporność, niech nie bierze po prostu, bo jednak trzeba to jakoś wyrównać, 8, a mamy niestety... 9, 8. Pewnie za zestaw. 17 dodatkowych obrażeń w walce w zwarciu. No czyli z czakramów między innymi. Ale ile armora? Łącznie. Ja łącznie mam... Boże, to jest wyższa matematyka, dajcie mi, mój grzybowy umysł tego nie ogarnia. Policzyłam, mówię, 14. 25. Okej, dobra, czyli ja nie biorę Endurance'a. Znaczy, powiem ci, może lepiej ty weź, ja sobie dam radę jakoś. No w sumie jestem wielkim białopem, no ale... O, mamy tylko chwila, zanim coś, trzeba zobaczyć Merchanta, bo pewien taki owocowy gościu nas prosił, żeby Magnesa mu zdobyć, jeśli będzie do kupienia. Okej. Okay. O, uszy pandy. Gdzie uszy pandy? Chcesz uszka pandy? Tak. No chodź po uszka pandy. Panda. Proszę. Panda. Tak więc, zapraszam na Corruption. Mhm. I żeby nie było tak, na powierzchni, siostra na powierzchni dostawiasz. Lisi komplet kupić. Co? Chciałam lisi komplet kupić, a zapomniałam. Trudno, no ale kontynuując, siostra. Rozstawiasz ogniska, jak już będziemy na skażeniu. Po czym, żeby nie było, każdy dostaje miksturki. I żeby nie było, po rozdaniu ich klikacie B oczywiście, żeby wychleć wszystko szybko. Ja wzywam robaka i miejmy nadzieję, że tym razem przeżyjemy. Bo jeśli nie, to ja już po prostu... To jakimś rate quita nam zrobię normalnie. Nie żartuję. No, jeśli znowu przegram z robakiem, to ja normalnie rate quita tutaj wam po prostu zrobię, chociaż ja nie jestem z tych, co rage quitują łatwo. Więc to naprawdę będzie już... Rage to wściekłość, quit wyjście. Wściekło wyjście. Połącz to sobie z tym, co można zrobić w grze, jak się wkurzysz i zrozumiesz, czym jest rage quit. Okej. Okay. Już to mam. Dobra. Ale halo, Manoni, gdzie żeś ty? Biegnę, daj mi. Dobra, siostra, rozkładaj ogniska. Muszę swoje niby nóżki rozprostować najpierw, żeby dopiec. Tylko jeszcze, oczywiście jak dostaniesz wszystkie mikstury, klikasz B, ale to dopiero przed walką z tym, jak już wezmę roboka. Żeby teraz nie marnował się czas. Burgera możesz sobie zeżreć. Ja i Manoni mamy inne żarcie. Ale rozkładaj ogniska, proszę cię, siostro. Tak więc proszę, jeszcze daję pozostałe miksturki. Uj, jej. Hej. Ty łupi tutaj, halo, miksturki leżą, się nie dam ci wszystkich. A, co? Na wzgórzu są. Kolejny burger, pełny, serio? Moment. Nie no, bo ja mam pełny ten, już... No, musisz, po prostu wyklej je sobie, bo ja zaraz będę wzywał właśnie robaka. Chcę się ostatecznie może na chwilę obudować, żeby tutaj nie umrzeć. Wierzę, Kalin Potion proponuję już teraz wypić, bo inaczej będziemy mieli pełno iter od Souls. Wyklane. Wszystkie? Wszystko. Ja jeszcze nie.
To klikaj, Besio, strasznie szybko je wychlać, już też to zrobię. Czekaj, bo... Dobra. Regeneracja. Wychlać wszystkie miksturki? Tak. To zrobimy, żarcie. Zjedz. Dobra. I dobra, nie jest u was już tak źle z tym HP. Tak więc szykujmy się na zagładę. Patrzaj te pod nogi i w ogóle. Oho. O, uwaga. No nie, już mnie zamknął. A ja uciekłam na szczęście. Ale już mi się mana skończyła. O Jezu, wybacz, jestem miło, bo nie dałem ci mikstury na zwiększoną regenerkę. Super. Szybko poszło. Ej, a ja jestem jakiś ja jestem śmiertelny, jakiś po prostu nie bił przez długi czas, nie dostawam prawie obrażeń. Jezu, a ja nie wiem. Jak dawno nie walczyłem w terenie. No, było widać. Jesteś ostatnio byłem budowniczym, jak już wspominałem, więc no. Tak, uważaj. No właśnie. Zaraz tam do was się tepnę. A tepaj się ile chcesz. Dobrze. Jak długo mam szansę, żeby z nim wygrać, tak długo możesz się tepać. Dobra. Przetrzymaj go. Ja już biorę ten. Miksturkę i się tepam. Postaram się przetrzymać, ale wiesz, podkreślam, ja jestem takim opłem, że wszedł armorze i nie dałem nawet rady z nim. Czasu przestrzennego. Okej, mapa. Szybko. 6, 5. 4, nie. Jeszcze mam 30 parę sekund. Jezu, nie. Oj, nie. Ja tu padnę. Jeszcze mam 30 sekund do miksury. A jesteś w drużynie, Manoni? A, no właśnie. Kurczę, mamy coś na przyspieszenie regeneracji many? Musiałbym ugotować, ale... No nie. Nie. Serio? Ja już miałem was na mapie. Ja już miałem dosłownie was na mapie. Widzę w ogóle jak literowo. Nie. Dziękuję, to jest ostatnie podejście. Nie wiem kiedy tu wrócimy do niego. Ale my musimy się jakoś lepiej przygotować. Aha, dobra. Nie, dobra. To trzeba więcej. Długa walka. Trzeba więcej HP dla was. I lepiej przygotować się z miksturami. Tak więc siostra, idziesz łowić w podziemiach, musisz wyłowić kilka armored cave fishów. To ja zrobię to, co Bob budowniczy robi najlepiej. Te. Dobra. W takim razie mój cel, jeśli się znowu nie udało, co... Ja idę posprzątać groby, odzyskać straconą kasę i do mroźnych krain. Mroźne podziemia przydałoby się zwiedzić po raz pierwszy w tym świecie. Plus jest jeszcze kwestia tego, że właśnie będę szukał tam serc, bo jeszcze na Snow Cavesach chyba nikogo nie było, więc jest największa szansa na to, że nagromadzimy dużo tych właśnie serduszków. Albo kogo nie było, albo papki. Dokładnie. I w sumie, jeśli bym zdobył tego dużo, to jeszcze byśmy mogli latarnię sercową zrobić, żeby jeszcze szybciej się leczyć. W sumie... Coś tak czuję, że my bez regeneracji podwyższonej życia nie mamy szans. Po prostu jesteśmy zbyt jełpowaci. Nie jełopi, tylko gramy na masterze. No ale i tak jesteśmy jełopi. To, że gramy na masterze nie jest żadnym wytłumaczeniem. Skoro wielu z naszych znajomych już przeszło do hard moda w masterze. Jedni drużynowo, inni solo. No właśnie. I to podkreślam, nie grali na hard modzie, na jakim hard modzie? Na masterze w wersji Journey, tylko na oryginalnym. Dobra. Tak więc... Żyj tego kraba znowu, gwiezdny kluczu. I zaraz jest najgorsza rzecz, jaka może być przeżyć w tych śnieżnych biomach, na wiecznym spowolnieniu. W sumie mogłem wziąć znowu mój chisel, jeśli chcę iść do podziemi, bym szybciej kopał. Ale no cóż... Jak zwykle myślę dopiero po fakcie. Tak więc... zobaczmy, corruption gdzieś tutaj może powinno się zaraz skończyć. Okej, okay, skończyło się. Tak więc... Kopaj gwiezdny kluczu. Może dzięki temu przynajmniej znajdziemy to, co trzeba znaleźć. Oczywiście, jak to zwykle bywa w Terrarii, kopiemy pod siebie. Siostra, jak tam te ryby? Masz trochę? Zaczynam dopiero.
Nie pamiętaj, tam nie musisz nie wiadomo gdzie iść, żeby te cavefishy łowić. One też nie są jakoś super rzadkie, więc powinnaś dać radę. Potrzebujemy ich minimum 3. Nie, lustrzanka to jest całkowicie inna ryba. To jest jaskiniowa ryba zbrojna, czy jakoś tak będzie na polski, czy tam uzbrojona. Nie, nie wiem. Ja nie korzystam z terarii po polskiego, bo nie lubię tego tłumaczenia. Aha. Ktoś... W ogóle możliwe, że mnie dzisiaj, od razu tak powiem wcześniej, nie będzie na wszystkich odcinkach, bo znają. Spokojnie, siostra. Wiesz, to jest wolontariat dobrowolny, nie ma kogoś, czego nie ma i tyle. I w sumie to nie ukrywam, nie odbierz tego źle, ale może nawet nam trochę ułatwić walkę z żeraczem światów, bo mniej graczy to mniejsza siła bossa. Dobra, wiesz, jest! Ja się nie obrażam z takich powodów. Ja przecież dobra, jestem fajnie, świadom... fajnie. Ale dobra, swoją drogą mamy farta, znalazłem tego, jak to się nazywa. Sandstorm, Blizzard in the Bottle, więc jeszcze teraz zostało mi w sumie tylko do zdobycia, jak to się nazywało. Sandstorm in the Bottle, jeden balonik będę miał poczwórny skok. No. A ty, kop gwiezdny kluczupki, jeszcze masz życie. Dobra. Chyba idę w dobrą stronę, patrzę na to, że jakieś mini skinki się pojawiają, bądź co bądź. Szybciej. Szybciej. Mam chyba fajny pomysł na to, jak zrobić tutaj jeziorko. To. A, właśnie. Przyszłej. Właśnie no, okay, to, co okay. Sobie teraz ogarniam. I tylko właśnie, tylko pamiętaj też, że musisz już mieć pomysł za jakiś czas na to, żeby zrobić podziemne te bazy na innych biomach. Dżungla. Tak, to się jeszcze ogarnę. Corruption też, chociaż nawet nie wiem, czy ktoś tam chce mieszkać. Powiem ci, na pustynię mam już pomysł, jak to ogarnę. W szczególności, okay. Że w ogóle rozpisałem sobie na kartce już, okay. Jaki dobrze. NPC jest. No właśnie, może mógłbyś mi powiedzieć, czy jest ktokolwiek tutaj lubiący skażenie? Nie, powiem ci, że generalnie NPC-ów na skażeniu i Crimson nie można, to oni mają tak zawsze, że dziękuję, do widzenia. I tak właściwie można, tylko ich chałupa musi nie być skażona. Czyli ich skałupa może być na tym biomie, ale musi być z materiałów niemożliwych do skażenia. To coś mi w takim razie chyba umknęło. I to jest akurat potwierdzone info, bo w sumie niektóre rzeczy można kupić od nich tylko jeśli oni są na tym biomie. To jest tam może jeden, dwa przedmioty, jeśli czegoś nie mylę oczywiście. No ale są, jednak. Dobra. Jest pierwszy sercokryształ. Chciałem to z memem. The more you know chyba to było. Ten mem się tam... Ale tam, jakoś coś... Serio, nie pamiętałem tego, że można było tak zrobić. Mi się tak wydawało, ale no mówię, też nie jestem ekspertem czy coś. Ja jestem bardziej ekspertem, jeśli chodzi o dropy czy o przeciwników. A właśnie, tak jeszcze swoją drogą muszę napomnieć tutaj wszystkim oglądaczom. W sekretnej beczce, która nie jest sekretna, ale jest sekretna, mamy 200 butelek krwawej wody, żeby sobie Crimsona wytworzyć, więc jak zgadamy się z drużyną i stwierdzimy, gdzie jest fajne miejsce, to po prostu wylejemy, się rozrzucimy i będziemy mieli Crimsona sztucznego. O ile ktoś tam pierwszy nie wbije i nie postanowi zrobić trololo i Crimson posadzi na samym spał. No, ale właśnie, żeby nie było, Crimson oznacza też to, że będziemy bić się z Brain of Cthulhu. A ja właśnie, powiem ci, mnie to zastanawia, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak? Na jednym świecie walczyć z dwoma bossami właśnie, jeśli tak. Chodzi właśnie Crimson. Wszystko jest możliwe z niewielkimi różnicami. Pierwszy nie będzie biom czesta w dungeonie związanego z drugim skażeniem. Nie, to na pewno. To się generuje na start. Druga sprawa. Pewien taki klucz, który tworzy mimiki skażone, zawsze tworzy od tego oryginalnego świata. I trzecia rzecz, nigdy nie zdobędziesz naturalnego sposobu na wezwanie drugiego bossa, czyli tutaj nie będzie serc bądź Shadow Orbów. Ale normalnie przywoływajkę można stworzyć. Tak samo jak wszystkie dropy można zebrać, oczywiście odpowiednie sposoby. Ja będę szczera, nie chce mi się grać, ale chętnie na graniu będę. Nie, no jak tam chcesz, siostra, nikt cię nie zmusza. Chociaż, żeby nie było to, że jesteś na graniu, pamiętaj, musisz uważać co, jak, gdzie grasz, co mówisz i w ogóle. Bo jednak to dalej jest na YouTubie. A nie tak jak ostatnio krzyczałam o krowie? Tak, dokładnie tak jak ostatnio wrzeszczałaś o krowie podczas live'a z Gotuka.
Co? Wpuszczałem ją jakiś, cytując ją, głupiej krowie w jakiejś grze w Gocikach Pony, podczas kiedy ja miałem live'a z Gocika. No bo to była głupia krowa, nazywa się Arizona i ona moją jedną łapę. Się nazywa jakiś, chyba, jakiś stan w Hameryce? Nie wiem, nie wiem, co to nie dobra. Ale ona się wkurzyła, dlatego... Okej, okay, okej, okay. Tłumacz się, tłumacz, tłumacz. No ale wracając. Coś co tam jeszcze, no a właśnie, dropy, jedyny sposób jak można zdobyć te wszystkie to jest przez łowienie. Okay. Bo właśnie jak wiesz, łowisz, to możesz wyłowić skrzynkę, w której są te dropy, które normalnie z serc zdobywasz tam z orbów. No i chyba to wszystko co można powiedzieć tak naprawdę o tym sztucznym skażeniu. Właśnie przez to, że te właśnie biomy mimiki będą się respić, ale no tylko naturalnie, więc tak. Umrzyj. W sumie... Jak na razie tylko jedno serce, nie wiem czy ja tak dużo pomijam, czy co. Ale coś mi mówi, że chyba będę musiał pójść po spelunkera. Ile jeszcze jakieś mamy spelunkery? Nie, dobra. Po prostu byłem chyba jeszcze za wysoko, żeby one często się pojawiały. Mamy już drugie? Tak, drugie. A u ciebie jak tam, Manoni? Ja ci powiem tak, że ja... Ksylorzel! No cóż, Adamant może nas złączyć w takim razie. Ja widzę Ksylorze ten, ja widzę w ogóle, że Ksylorze jest tutaj na Discordzie. O, jest dostępny? Nawet nie zauważyłem. Jest na czacie, jest na tym, na głosowym. O, to nawet nie widziałem. W takim razie witamy, witamy. Okej, okay, jak tam no, chcesz, okay, nasz drogi żelu leczniczy. Ej. Ale dobra, fajnie, że dołączyłeś, jesteś w sumie jakoś w połowie pierwszego odcinka, więc dużo cię nie ominęło. Poza kolejną samotną porażką na zżeraczu światów. Ale tego nie było, to się wytnie. No właśnie. No, dobra. Dopiero po zaczęliśmy. Tak. Dobra. W sumie nie wiem, po co zbieram tylko demonita. Ale zbieram. Nie wiem co się dzieje siostro, ale cię coś przerywa mocno. To teraz trochę niepokoi. Będziesz musiał wyciąć dwa bo ten, który walczymy. Mhm, dobra, tłumacz się siostro. Oj. Okej, dobra, fajnie, tylko... Właśnie muszę się tak pilnował trochę słów, bo jednak to trafia do sieci, nie chcę mieć jakichś tam problemów. Ale okej. Nie, spokojnie, spokojnie. Jeszcze na razie, nawet jeśli dostanę upomnienie, to nie będzie tak źle. Ale nie chciałbym ich więcej dostawać, więc no. Tak na przyszłość po prostu mówię. W sumie... Po co się jeszcze zbierać te w ogóle te klocki do odsiewania, czy już nie? Jak myślicie? Mam tego wszystkiego pełno. Ty tak. Ja nie ukrywam, że już tego odsiewam, tyle, że chyba mamy na wszystko. Tak, bo one tam mają naprawdę jakieś rzadkie dropy, a z nich można dostać właśnie gemu. Których w sumie chyba nam już nie brakuje, no ale jak tam uważasz? No właśnie teraz spojrzałem do skrzynki idealnie, jak to mówiłem i stwierdziłem, że może jednak darujmy sobie gen. Ja ci mówię, ja chyba już 3 staki po 999 tego przesiadłem się nie lepiej, więc no. No ja widzę teraz 4 staki mamy po 999 linii, to już w ogóle. No nie, ja to nie jestem zadowolony. No, bo nikt tego nie używa. Ja się bawię haczykiem, no, ja więc... używam. Aha. No Jezus Maria, ile gwiazd? 145 gwiazd z nieba, ja pierniczę. Zdecydowanie za często one teraz spadają. No, nie wiem jakim cudem, ale tak jest. Więc no. Dobra. Zaraz chyba grzyby znowu znajdę. Świecące grzyby podziemne. Tak, muzyczka już nawet to sugeruje. W ogóle ciekawostka. Ciekawostka. No? Klotier lubi trufle? Ale trufla nie lubi klotiera. To jest takie dosyć ciekawe perpecje są wśród tych NPC-ów. To nieźle. Zresztą zobaczymy wszystko tak naprawdę później, jak już nasz mistrz od NPC-ów będzie pokazywał co jak. Na razie to w sumie wszystko i tak gromadzi w jednym miejscu, niezależnie od podobań. Tą drogą zastanawiam mnie tylko, jak moderzy rozwiążą kwestie tych swoich NPC-ów z modów.
To może być naprawdę ciekawe podejście. W sumie to też, ale myślę, że ten, myślę, że dadzą radę z tym wszystkim. Tylko właśnie mi zastanawia im na co. Dając na przykład nawet już, powiedzmy, najbardziej chyba znanego moda poza Calamity, czyli Thorium. Na przykład, gdzie by ten Shoemaker chciał mieszkać? Gdzie Cook? Gdzie daj im na to Spiritualist? Inny, druidka pewnie w dżungli znajdziecie, no ale... I tak mnie to zastanawiam. Po prostu jest wiele ciekawych postaci, które nie wiem, gdzie by chciały mieszkać. Znaczy, ja ci powiem, że ja to normalnie też patrząc po naszych tutaj NPC-ach normalnych, które pojawiają się w Terrali, to ja się tak zastanawiałem. Stylistka, gdzie może się stylistka? I ja szczerze byłem lekko zdziwiony, jak zobaczyłem, że ona lubi klimaty morskie. No cóż. Niektóre rzeczy właśnie takie dziwne, nie ukrywam. Chociaż też powiem szczerze, że jest jedna rzecz, której ja do końca nie jestem w stanie pojąć. Ja to co kojarzę, to część naszych... Aha. Tak. Ale chodzi o w sensie Xylo, jaki biom, jaki by chciał wtedy w jakim biomie mieszkać. Nie, ale na przykład mnie zastanawia taka rzecz. Czemu dajmy na to... gdzie jest ta postać? Painter. Czemu on lubi dżunglę, daj mi na to, a nie daj mi właśnie Hollow? Mi się wydaje, że malarz może lubić dżunglę, dlatego że jest tam w miarę kolorowo zawsze, wiesz, niby masa kwiatów, masa kolorów. Z drugiej strony może to też nawiązywać do jednego z tekstów, jednego z tych chyba Die Tradera, czy jakoś tak, który mówi, że jedno drzewo, o którym by myślał, żeby je pofarbować, to jest właśnie mahagony, więc no. Może to jest po prostu nawiązanie do tego, że po prostu to jest najlepszy rodzaj drewna do malowania na nim, czy coś. W sumie jest to fakt, bo bardzo łatwo się po właśnie Magohany Wood maluje. Magohany, tak, Magohany. Nigdy nie będę umiał prawidłowo to wypowiedzieć, pewnie co chwilę będę się plątał, ale dobra. No ale właśnie wracając do tego, to może być ten temat, ale moim zdaniem skoro Painter lubi tak bardzo klimat kolorowy, narzeka na barwy w lesie, to moim zdaniem mogłoby mu się też nieźle spodobać w tym, no w Halo, tak szczerze. A jednak wolę lubić niż dżungli. Jedną rzecz ci powiem. To jest tak, że każdy NPC, jak patrzyłem sobie na w sposób zrobiony, że każdy NPC ma swój ulubiony biom. Aha. I swój nielubiany biom. Reszta biomów jest im kompletnie obojętna. Aha. Ciekawe. Więc to nie jest tak, że będą niezadowoleni, jeśli będą mieszkać na przykład w jakimś innym biomie. O, okej. Tylko po prostu to nie daje bonusów pewnie do ich cen. Tak. Ale też nie daje minusów, więc żeby ten, i żeby właśnie działał na przykład pylon, albo po prostu, żeby po prostu NPC był zadowolony, to trzeba spełnić jeden z dwóch warunków, czyli albo po prostu ma sąsiada, którego lubi, albo jest na biomie, który lubi. Więc tak naprawdę nawet jakby nie lubił danego biomu, to można tu nawet wyzerować właśnie tym, że ma ulubionego sąsiada. Co się dzieje się? Pamiętasz tego pięknego wąsacza na drzwiach? Jakiego wąsacza? Co? Na prywatno. Ale nie serio, jakiego, co ci chodzi? Tego wąsacza, którego narysowałeś ołówkiem. A o tym mówisz, co z nim? Wrócił i to jeszcze markerem, super, dzięć, będę musiała kartkę na nowo pisać. A nie ma za co, nie ma za co. Tego wąsacza. Podejdź do później rysunka. Nie XD-ku. XD-kuję może. A do tego prawo i lewo. A środek? Też. Nie, ale serio, może nawet jeśli zrobię zdjęcie i ogarnę w końcu edycję w tym programie, to może nawet bym zarzucił, żeby ludzie widzieli tego wąsacza nawet na YouTubach, ale nie obiecuję, że to zrobię. Ale wam tutaj ludziom prywatnym, no na pewno pokażę moje dzieło sztuki największe, jakie tu jest po prostu na świecie. Normalnie szczyt artyzmu. Tyle mogę powiedzieć. Wiesz, artyzmu, ja mogę ci dać artyzmu? Mojego bazy gracza. Ej, bez takich. Jestem osobą z spektrum i nie toleruję takich żarcików. Żeby nie było. Proszę, przepraszam. Nie, rozumiem. Przesłanie w ogóle, ale tak zawsze, że po prostu. Na przyszłość. Dla tych, którzy nie wiedzą, niestety no cierpię na Aspergera, ale już uleczonego, że tak nazwę, ile można ludzi też to uleczyć. Zaleczonego. To nie wiedziałem tego. Prawie nikt nie wie, bo właśnie dzięki sumiennej terapii w ogóle jestem dosyć mocno funkcjonalny. Więc po prostu, no, na przyszłość ostrożniej z tym. Jasne. Chodzi o te trudne sprawy. Nie. Chodzi o takie rzeczy. Nie, ja mówię, po prostu, ja już przywykłem do tego, że ludzie po prostu wykorzystują to jako powód do śmiechu czy coś i nie ma z tym problemu, ale po prostu w miarę możliwości prosimy o ograniczanie tego. Mogę jeszcze odnieść tą kinderkę. A częstuj się, siostra. Co, czekoladę mi żeby. Pilnuj w ogóle czasu, jakby co.
No w sumie no, dopiero 34 minuty na pierwszym odcinku, więc jeszcze trochę możemy posiedzieć. Mm. Też w sumie... Dobra, to czekolada, no nie mam zwiedzy... nie mam... Nie, bez przesady. Zaraz pójdę na wyższą półkę, to już reszta będzie moja. Chociaż mi powiem szczerze, tak jeszcze wracając do tych czekoladek, to jest zaskakujące, że siostra je chce. Nie czuć za mocno. No ale właśnie są w gorzkiej czekoladzie, której ona za bardzo... No właśnie za bardzo nigdy nie preferowała, więc no naprawdę fajne takie, że jednak mimo co, znaczy mimo, nie mimo co, tylko mimo to, trochę jej zasmakowały. Dobra, ale mniejsza z tym, ile mamy sercełów? 7. A, bieda w kraju, za mało. Boże, się załatwiłem głupio, nie mogę wyjść teraz z tego jeziorka. O, dobra jest. Jeśli nie masz jeszcze lusterka, to pamiętaj, mamy milion Ricard Potionów, więc no. A, no właśnie, jak o lusterkach mowa, to znalazłem kolejne, więc no. O, no proszę. Więc kogoś tam dam później. Już normalne? Normalne, bo już jestem na poziomie lawy znowu. A, widzę właśnie. Taki urok bycia mną. Zresztą ci, którzy widzieli chociaż fragmenty Jaskinia Challenge, to chyba wiedzą, jak to jest ze mną. Że potrafię do piekła wejść szybciej, niż w ogóle pokonam pierwszego bossa. Yep. Ej! Pokonaliśmy najpierw jednego bossa. Ale mówię o oryginalnych bossach, terrariowych. A nie o twoim zabójczym królu kurczaków. Dobra, ile mamy jeszcze? 5 minut spelunkera, bo w sumie go dopiero odświeżałem. Może zaraz tam znajdę jeszcze jakieś serca. Dobra. Szybciej, szybciej, ty mój łopie Stefanie. Ciąg gwiezdny, kluczu jak zwał, tak zwał. A i w ogóle może jeszcze taka jedna ciekawostka. Dlaczego czasami przedstawia się jako gwiezdny klucz, czasami jako Starki? A jeszcze wcześniej Starkej. Otóż, tak. Nie zdążyłem się tak mówić. Ja w ogóle jakby będę chciał się dowiedzieć. Bardzo dobre wyjaśnienie. Jak mniej więcej to się narodziło? Bo jestem ciekaw. Jak się narodziła nazwa? To będzie ciekawa opowieść, ale zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Było Starkej, bo tak kiedyś ktoś mi to powiedział. I w sumie resztę historii też opowiem, no ale tak. Kiedyś powiedział ktoś po prostu Starkej i tak dalej. Tą nazwę w ten sposób wypowiedział. No okej, zostało. Potem w sumie dowiedziałem się, że jest Starkej, ale jakoś nie mogłem się przebranżowić, czy tak nazwę, ale z czasem jakoś tak zakodowałem sobie w mózgu, już tak nieprzyjemnie było mówić Starkej. I w końcu zacząłem mówić Starki. A Gwiezdny Klucz jest wtedy, kiedy bardziej niepoważnie podchodzę do tematu, bądź jestem w jakimś tam głupowatym nastroju. No okej. I wszystko w temacie. I w sumie Gwiezdny Klucz powstał po to, żeby mnie wkurzać, jak po prostu kiedyś miałem dosyć tego, że wszyscy tak mówią. No, a jeśli chodzi o samą genezę nazwy, to odpowiem tak jak zawsze. Było to jeszcze za czasów podstawówki. Gdzieś coś musiałem jakoś usłyszeć, mieć jakiegoś pomysła czy coś. I się narodziło, chociaż dalej nie pamiętam jak, gdzie, kiedy i skąd. Chociaż nie ukrywam, podejrzewam, że może kiedyś jakiś znajomy miał login do jakiejś gry tego typu. Nie, ale serio. Ja do tej pory nie wiem, skąd ja taką nazwę sobie wymyśliłem, ale polubiłem, więc została. No, chociaż nie ukrywam, może by właśnie była. Nie, chociaż nie ukrywam, fajnie by było, gdybym znalazł coś kreatywniejszego. Czasami trudno się wbić z tą nazwą do czegokolwiek. Ale Gwiezdny Klucz za to już nie jest tak pozajmowany, więc jego użyłem, jak już nie mogę niczego innego. No dobra, poza jednym aspektem, powiedzmy, takiego pięknego Rockstar, który twierdzi, że Gwiezdny Klucz to jest wulgarna nazwa. Także no. Nie wiem. Okej. Którą radzisz? Bieli, którą tu chcesz, siostra. Ja się na tym nie znam. Dobra. Tak, tamte kryształki. No, jeszcze 8 ich mamy. Łącznie. Więc tam zaraz mogę porozdawać trochę. W ogóle jak kupiliśmy romaksa, to ja później się wahałam, mamie nie mówiłam. Pani mamie. Pani. Tak, ona jest uznana. I tyle w temacie. Bo znalazłam półmetrowe opakowanie tych małych kinderków. Półmetrowe! Duże, dobra. 160 życia? A ty, Manoni, ile tego tam masz? Też chyba 160. Nie, 220 mam. Okej. Okay. To Xylo, poczekaj, muszę ci dać trochę serc. Dobra. 180. 200, 220. Jeszcze masz 2. Ty też, Manoni, dostaniesz jeszcze 2, a jedno dalej zostaje nadmiarowe. Po prostu, że chcesz, byście mieli porówno, więc zrobię z niego lampę na krytyczne sytuacje.
Pewnie potem będę tego żałował, no ale... Ja ci mówię, bez tej lampy my nie mamy szans przetrwać walki z żeraczem świata. Dobra. W wypadku to już jest załatwione. I w sumie... Chyba na obecny moment można byłoby pomału kończyć, bo... Nie ukrywam, nie mam pomysłu na to, co dalej robić w tym odcinku. Ale żeby nie było nas, następnie znajdę jakiś pomysł, albo znowu będę się tłukł samobójczo z bossami. Tak więc ja dziękuję. To było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku, no i trzymajcie się. Hej, hej. Hey.